sesję Rady Miejskiej Rady Zdroju. Witam wszystkich radnych na dzisiejszej sesji. Obecni są wszyscy radni. Witam panią burmistrz, panią sekretarz, pracownika urzędu, wszystkie osoby, które przybyły na dzisiejszą sesję. Porządek obrad dzisiejszej sesji nie został zmieniony, nie trzeba przegłosowywać. Wobec powyższego proszę o przyjęcie protokołu z 17 sesji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Proszę o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymały. Dziękuję. Proszę, teraz przechodzimy do punktu 4. To jest sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Pana burmistrza. Od sesji, która odbyła się 30 grudnia ubiegłego roku, na dzisiejszy rok wydałam 11 zarządzeń. 9 zarządzeń finansowych, które dotyczyły zatwierdzenia planu finansowego na 2015 rok, jeszcze w poprzednim roku, przypomnę, więc dotyczyły te zmiany. W roku 15, zmian w budżecie za 15, jeszcze jedno zarządzenie o zmianach budżetowych na 15, w sprawie wykonania uchwały budżetowej na rok 2016. Jedno zarządzenie w sprawie planu finansowego na rok 2016 i jedno zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 oraz dwa zmienienia stron organizacyjnych. Powołałam komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania uczestników kultury fizycznej oraz rozstrzygnęłam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016. Żadnych postępowań przetargowych nie rozpoczęłam jeszcze. Planujemy je rozpocząć w miesiącu lutym. Jeśli będą pytania, to oczywiście odpowiem na wszystkie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pani burmistrz? Dziękuję za sprawozdanie. Nie widzę, to przechodzimy do następnego punktu. Punkt podjęcia uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Pierwszy projekt to jest projekt odnośnie w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, dla których gmina Rabka Zdrój jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Państwo dostaliście projekt o zmianach. Zmiany były wprowadzone na Komisji Edukacji. Obecnie to jest projekt o zmianach. Czy może panią burmistrz jeszcze do Wysoka Rado, jeśli była uchwała omawiana na komisji, to nie widzę potrzeby, żeby ją omawiać dzisiaj szczegółowo. Na tym przeczytam tylko całą uchwałę. Podstawę planuję. Paragraf pierwszy. Określa się kryterium oraz liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, dla których gmina Rabka Zdrój jest organem prowadzącym. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów stanowiące załącznik nr 1 niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 5 przez 19 przez 15 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Paragraf 3. Wykonanie uchwały podjęło się burmistrzowi. Paragraf 4. Uchwała w życie punktuje 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Była opinia pozytywna Komisji Edukacji. Zresztą Komisja Edukacji wprowadziła poprawki do projektu. Były przegłosowane, zaakceptowane. Czy jeszcze są jakieś uwagi do tego projektu? Nie widzę, czyli przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? I się wstrzymamy. Uchwała jednogłośnie została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu. To jest w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Było to dużo wcześniej już sygnalizowane, omawiane. Chodzi o nowy dom. Ale to proszę panią burmistrz jeszcze powiedzieć. Szanowni Państwo,
tak jak pani przewodnicząca powiedziała, ten temat był omawiany już z państwem dużo wcześniej, więc dzięki państwa decyzji przyjmowano projekt uchwały. Powtarzam, planuję. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku zastosowania broni przetargowego na najem lokalu użytkowego o powierzchni 24,21 m² znajdującego się w budynku będącym siedzibą Urzędu Miejskiego w Radcy Ustroju, położonym na części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 4197/3 o powierzchni 12,25 a objęty księgą wieczystą kawą numer 10567 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dymanowej, Wydział 6 zamiejscowy ksiąg wieczysty w Mieszanie Dolnej. Punkt drugi. Najem lokalu opisanego w ustępie pierwszym nastąpi na rzecz Polskiego Związku Niewidomych koło terenowe w Radce Zdrowiu. Punkt trzeci. Najem lokalu, którym mowa w ustępie pierwszym nastąpi na okres 5 lat. Punkt czwarty. Położenie oraz konfiguracja najmowanego lokalu opisanego w ustępie pierwszym określa załącznik numer 1. Paragraf drugi. Uchwała, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Są jakieś uwagi jeszcze pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę uchwały. Jednogłośnie została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu. Projekt 3. Projekt rozpatrzenia skargi z dnia 26 sierpnia 2005 roku. Opatrzony numerem 1510/2015. Skarga była rozpatrywana po raz drugi, bo jak rozpatrzyliśmy skargę, była ona uchwalona przez wojewodę. Ostatnio komisja drugi raz musiała rozpatrzyć skargę. I proszę o odczytanie stanowiska komisji rewizyjnej, co jest uzasadnieniem do uchwały panią przewodniczącą komisji rewizyjnej. Uchwała Rady Miejskiej w Radce Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi. Uzasadnienie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Radce Zdroju. W dniu 26 sierpnia 2015 roku do Rady Miejskiej w Radce Zdroju wpłynęła skarga państwa Dąbrowskich opatrzona numerem Urzędu Miejskiego w Radce Zdroju ORG.1510.9.2015 na bezprawne i bulwersujące działanie burmistrza Radki Zdroju polegające na nierozpatrzeniu przez burmistrz skargi z dnia 23 lipca 2015 roku na działanie zastępcy burmistrza i pracownika z niepodległych złożona przez pana Ryszarda Dąbrowskiego. Rada Miejska w Radce Zdroju uchwałą numer 14/105/15 z dnia 28 października 2015 roku rozpatrzyła skargę z dnia 26 sierpnia 2015 roku państwa Dąbrowskich. Wojewoda Małopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 10 grudnia 2015 roku stwierdził nieważność powyższej uchwały. Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 roku Komisja Rewizyjna ponownie rozpatrywała skargę z dnia 26 sierpnia 2015 roku. Skarga nie została rozstrzygnięta ze względu na to, że radni nie zajęli stanowiska, mają różne opinie prawne w przedmiocie skargi. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała dnia 14 stycznia 2015 roku posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 19 stycznia 2015 roku, aby jeszcze raz rozpatrzyć skargę celem podjęcia 16 stycznia 2016 roku, aby jeszcze raz rozpatrzyć sprawę celem podjęcia stosownej uchwały na najbliższej sesji planowanej na dzień 27 stycznia 2016 roku. Dnia 15 stycznia 2016 roku wpłynęło pismo do Rady Miejskiej w Radce Zdroju od burmistrz, w którym informuje, że w tym dniu została rozpatrzona skarga na działania zastępcy burmistrza i pracowników mu podległych. W piśmie tym burmistrz podkreśla, że rozpatrzyła skargę po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku. Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, że skarga z dnia 26 sierpnia 2015 roku państwa Dąbrowskich obecnie stała się bezzasadna, ponieważ przedmiotem skargi państwa Dąbrowskich było
Nierozpatrzenie skargi z dnia 23 lipca 2015 roku na działania zastępcy burmistrza i podległych mu pracowników, a obecnie skarga ta została przez burmistrz rozpatrzona. Poucza się stronę, że zgodnie z artykułem 239 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, dziennik urzędowy z 2016 roku, pozycja 23. W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazana w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponownie skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego. Zgodnie z artykułem 229 punkt 3 KPA tylko burmistrz rozpatruje skargę na pracowników i podległych. Rada Miejska nie jest organem uprawnionym do kontroli rozstrzygnięcia postępowania skargowego prowadzonego przez burmistrza. Rada Miejska nie rozstrzyga kwestii związanych z naruszeniem prawa własności, do tego powołane są sądy powszechne. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna występuje do Rady Miejskiej w Radce Stroju o uznanie skargi za bezzasadne. W mojej sentencji uchwały jest w paragrafie pierwszym, że po rozpatrzeniu skargi z dnia 26 sierpnia 2015 roku Rada Miejska w Radce Stroju uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Miejskiej w Radce Zdroju, zobowiązując ją do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Skarżącemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, czy są jeszcze jakieś uwagi? Proszę. Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrz, jak wskazywałem na komisjach rewizyjnych, nie zgadzałem się z procedurą rozpatrywania tej skargi i przedstawię tutaj opinię klubu radnych, dlaczego jesteśmy przeciwni, będziemy przeciwni tej opiniowaniu, tej podjęciu tej uchwały. Z opinia do projektu niniejszej uchwały. Niniejszy projekt uchwały został przedłożony radnym w związku z przesłanym w dniu 14 grudnia 2015 roku rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody małopolskiego z 10 grudnia 2015 stwierdzającym nieważność uchwały Rady Miejskiej w Radce Zdroju nr 14/105/15 z 28 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wyżej wymienionej skargi oraz ponownym rozpatrzeniu jej przez Komisję Rewizyjną. Przygotowana na dzisiejszą sesję uchwała w naszej ocenie nie eliminuje podstawowych zaleceń organu nadzorczego. Brak jest jasnego uzasadnienia faktycznego, a uzasadnienia prawnego brak jest w ogóle. Podjęcie wyżej wymienionej uchwały opiera się jedynie na informacji od burmistrz, że skarga będąca przedmiotem niniejszego postępowania została rozpatrzona w dniu 15 stycznia 2016 roku i uznana za bezzasadną. Takie lakoniczne pismo informacyjne, bez przedstawienia konkretnych przesłanek podjętego rozstrzygnięcia przez burmistrz, budzi nasze poważne wątpliwości. Podkreślić należy, że Komisja Rewizyjna miała rozpatrzyć skargę z dnia 20 sierpnia 2015 roku na bezprawne i bulwersujące działanie burmistrz Ewy Przybyło w sprawie naszej skargi dotyczącej bezprawnych działań zastępcy burmistrza Roberta Wójciaka i pracowników mu podległych. To jest cytat z tej skargi. Z analizy dokumentów w tej sprawie, które otrzymaliśmy na komisji, jasno wynika, że burmistrz naruszyła przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego. Burmistrz pozostawiła wspomnianą skargę bez rozpatrzenia pismem z 14 sierpnia 2015 roku, w którym stwierdza, że z uwagi na brak uzupełnienia przedmiotowej skargi o oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, o który wezwała stronę skarżącą. Już sam fakt niezgodnego z prawem poprzez naruszenie artykułu 221 paragraf 3 KPA, który mówi, że skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą, wezwania o dostarczenie takiego dokumentu, a w konsekwencji pozostawienie go bez rozpatrzenia
czyni dalszą skargę w pełni zasadną. W piśmie z 30 lipca 2015 roku skierowanego do burmistrza właściciel nieruchomości pisze: wnoszę o rozpatrzenie skargi mojego męża, mojego pełnomocnika w sprawach z Urzędem Miasta i Gminy w Rawce-Zdroju. Pismo podpisali zarówno właściciel, jak i skarżący. Według nas powyższe stwierdzenie w zupełności wypełnia przesłanki artykułu 221 paragraf 3 KPA co do złożenia skargi. Tak więc wezwanie autora skargi do przedłożenia oryginału lub urzędowego poświadczonego odpisu pełnomocnictwa jest w naszej ocenie niczym nieuzasadnionym i nadmiernym formalizmem. Natomiast informacja, która wpłynęła do Rady Miejskiej w dniu 15 stycznia, świadcząca o nagłym rozpatrzeniu skargi przez burmistrz, jest co najmniej dziwna i wychodząca poza ramy postępowania administracyjnego. Rozpatrzenie przedmiotowej skargi świadczy o przyznaniu się burmistrz do błędu, gdyż wcześniej pozostawiła tą samą skargę bez rozpatrzenia. Obecnie bez jakiegokolwiek postępowania administracyjnego jednym pismem skarga, która wpłynęła do burmistrza w dniu 23 lipca 2015 roku, została załatwiona, czyli niespełna po 6 miesiącach. Artykuł 237 paragraf 1 KPA mówi, że organ właściwy do załatwienia sprawy powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Czy wobec tych faktów, które zaprzeczają prowadzeniu przez burmistrz sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, radni Rady Miejskiej nadal uznają skargę z dnia 20 sierpnia 2015 na bezprawne i bulwersujące działanie burmistrz Ewy Przybyło jako bezzasadną? Te same argumenty były przez nas podnoszone przy uchwaleniu poprzedniej uchwały, zarówno na komisji rewizyjnej, jak i również sesji. Jak zwykle były one jednak zignorowane i wyśmiane. Wojewoda Małopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym uchylił wadliwą uchwałę, podnosząc te same argumenty. W związku z całym powyższym sprzeciwiamy się podjęciu przedmiotowej uchwały, która według naszej opinii jest niezgodna z prawem. Skargi nastąpiło z pominięciem jakichkolwiek zasad powszechnie przyjmowanych w demokratycznym państwie prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Ja, Pani Burmistrz, może ja rozumiem Pana te wywody i one rzeczywiście, Pan powtórzył to, co składaliście przy pierwszym etapie rozpatrywania skargi i rzeczywiście tu wojewoda w związku z tym uchylił uchwałę. Więc teraz my jesteśmy już na drugim etapie rozpatrywania skargi. Te wywody dotyczą pierwszego etapu rozpatrywania skargi. Sytuacja się zmieniła. Skarga złożyła skargę na to, że burmistrz nie rozpatrzyła skargę, ponieważ skarga została rozpatrzona, więc komisja stoi na stanowisku, że skarga jest bezzasadna. Czy ktoś ma jeszcze głos przeciwny? Pani burmistrz, proszę bardzo. Wydaje mi się, że i mieszkańcom, którzy nas oglądają wyjaśnienie, dlaczego 15 stycznia tą skargę jest rozpoznana. Ponieważ na komisji rewizyjnej nie byłam z problemów zdrowotnych, to jeśli Państwo pozwolą, to dzisiaj dwa słowa. Otóż, Szanowni Państwo, że kiedy Pan Dąbrowski złożył skargę na działania Pana zastępcy i pracowników mu podległych, problemem podstawowym do rozpoznania jego sprawy było to, że złożył skargę jako osoba nieuprawniona. Powiem, Pan Dąbrowski nie jest właścicielem, a nawet współwłaścicielem tych nieruchomości. Gdyby żona Pana Dąbrowskiego chciała, żeby był współwłaścicielem lub właścicielem, to po prostu jako małżonka mogłaby mu w darowiźnie lub w innej formie te nieruchomości przekazać. Ale tak się nie stało. Zatem ja jako urzędnik nie mogę nie widzieć tego, że złożyła skargę osoba nieuprawniona. W świetle prawa Pan szef klubu Nasze Miasto chyba powinien to wiedzieć, bo przecież jest urzędnikiem państwowym i obowiązuje go nawet w pracy, którą wykonuje na co dzień KPA. Nie może być tak, żeby organ rozpoznał skargę osoby nieuprawnionej. Bo ja też na przykład dziś poskarżyłabym się na mojego sąsiada, albo Pan by się poskarżył na swojego sąsiada, czy w imieniu sąsiada na kogoś. I bez pełnomocnictwa ta skarga nawet nie może być początkiem sprawy według Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ale myślę, że to Pan wie, nie muszę Pana uczyć KPA. Bardziej zwracam się do Pana kolegów, bo być może przez Pana byli po prostu wprowadzeni w błąd.
Wówczas ja bym prosiła, żeby zachować powagę sesji, dobrze? I to jest jednak. Państwo, proszę Państwa, jesteście radnymi. Państwo jesteście osobami do. Ale może przejdźmy do już do tak. Nie wypada, żebyście się tam. Nie, ale pani przewodnicząca. Jednak pani burmistrz, żeby merytorycznie odniosła się do tego, co. No właśnie, staram się, ale proszę pani, proszę zdyscyplinować swój klub, żeby nie zachowywał się w sposób. Oczywiście, ale proszę Państwa, można mieć różne stanowiska i my jakoś nie wybuchamy śmiechem, jak Państwo przeczytaliście swoją opinię. Czy to był wybuch śmiechu? No posłuchajmy, macie Państwo odmienne stanowisko, ale proszę do końca wysłuchać, a nie tak, że wybuchacie śmiechem. Przecież nikt tutaj, pan przeczytał swoje stanowisko, jakoś nie było jakiegoś szumu ani śmiechu zbiorowego. Oskarżyła, że zostali radni wprowadzeni w błąd. No, wydaje mi się, że tak, to jest moje zdanie. To niech pani wyrazi swoje merytoryczne stanowisko. Przejdźmy do merytoryczne. Przejdźmy do merytorycznej sprawy, proszę pani, bo już ma głos teraz. I mogę liczyć na to, że nie będzie mi nikt przerywał i będzie państwo będą się zachowywać w sposób kulturalny. Bardzo bym prosiła. Bez oskarżeń oczywiście. Wyrażam swoje stanowisko w tej sprawie i jeszcze raz powtarzam. Wydaje mi się, że członkowie klubu Nasze Miasto zostali wprowadzeni w błąd, bowiem, i tłumaczę tu dlaczego, skarga złożona do jakiegokolwiek organu przez osobę nieuprawnioną nie nadaje biegu sprawie. Dopiero przedstawienie pełnomocnictwa lub złożenie tej skargi przez osobę uprawnioną nadaje bieg sprawie. Tak się dzieje w organach administracji, tak się dzieje w sądzie. W sądzie również Państwo na pewno w swoim życiu mieli taką sytuację, że jeżeli osoba nieuprawniona złoży wniosek, to sąd wzywa do przedstawienia pełnomocnictwa i jeszcze żąda wniesienia opłaty. Opłata ta wynika z ustawy o opłacie. Ale pani burmistrz, nam się wydaje, że się zaprosiliśmy dalej. Jednak nie przerywaliśmy panu Hajdyle, kiedy były dwie strony. Wiem, tylko że po prostu było to na komisji już tyle razy o tym pełnomocnictwie. Pani przewodnicząca, ja bardzo proszę, żeby dać mi, mogłabym się wypowiedzieć w tej sprawie, bowiem panu Hajdyle nikt nie przeszkadzał, jak czytał dwie strony pism. Dobrze. Dziękuję. Następnie wezwaliśmy stronę, czyli pana Dąbrowskiego, do przedstawienia tego pełnomocnictwa zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Pan Dąbrowski tego pełnomocnictwa nie przedstawił, niestety, nie uiścił również opłaty, która wynika z opłat za pobieranie pełnomocnictw. Również pani Dąbrowska jako właścicielka tej nieruchomości nie złożyła tej skargi osobiście, czyli wystarczyło tylko ją przepisać i podpisać się swoim nazwiskiem, tylko weszła w spór z urzędem, że nie, ona nie będzie niczego przepisywać, podpisywać, tylko ona potwierdza, że skargę złożył jej mąż. Niestety, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, jeśli wystąpiliśmy do strony z pouczeniem, że jeśli nie będzie uzupełniona skarga o pełnomocnictwo, to skarga ta zostanie w aktach sprawy bez rozpoznania, to zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego ta sprawa w aktach naszych została uznana za nierozpoczynającą bieg postępowania administracyjnego. Później pani Dąbrowska złożyła skargę, państwo się nią zajęli, państwo ją odrzucili i następnie wojewoda uchylił wasze postępowanie. Rozmawialiśmy wielokrotnie z nadzorem prawnym wojewody, co legło u podstaw uchylenia waszej uchwały Rady i jednoznacznie wojewoda stwierdził to, co pani przewodnicząca dziś tu powiedziała, że według wojewody ja jako burmistrz mogłabym rozpoznać tę skargę, mimo tego, że nie było pełnomocnictwa, uznać, że to pismo było pełnomocnictwem, ale jednocześnie musiałabym wezwać państwa Dąbrowskiego o uiszczenie opłaty, a gdyby tego nie zrobili, to musiałabym wszcząć postępowanie komornicze o ściągnięcie tych 17 zł tytułem opłaty. Wywołalibyśmy zatem lawinę taką urzędniczego postępowania. Wystąpiliśmy tutaj z urzędu do zupełnie obcego prawnika o opinię, co w tej sprawie. Prawnik potwierdził, że jeżeli pouczyliśmy stronę, że jej wniosek zostanie bez rozpoznania, to on musi pozostać bez rozpoznania. W swojej pracy geodezyjnej, pani Hajdyła, wielokrotnie wzywał pan stronę do uzupełnienia dokumentów. Jeśli nie były uzupełnione, to zostawiał pan sprawę bez rozpoznania. Ja nie muszę tego pana uczyć, proszę pana.
I dziwię się, że pan nie i dziwię się, panie Hajdyła, że wprowadza pan w błąd swoich kolegów. Następnie, proszę pana, ale pan też powie. Ale przepraszam, niech się wypowie pani burmistrz, będzie miał głos panu dam. Będzie pan miał potem głos. Udzielę panu głos. Panie radny, nie może tak być, żeby pan mógł mówić na mój temat wszystko, co się panu podoba, łącznie z tym, że pan przeczytał tam, że moje zachowanie jest skandaliczne i tak dalej. Ja sobie pozwalam na opinię w pana sprawie, bo pan sobie pozwala na opinię w mojej sprawie, panie Hajdyła. Proszę sobie odsłuchać nagranie. Ale proszę państwa, proszę przejdźmy do merytum uchwały. Jeżeli państwo mi nie będą przerywać, to szybciutko skończę myśl. Opinia prawna jest jednoznaczna. Jeśli strona została pouczona o tym, że skarga nie zostanie rozpoznana bez uzupełnienia akt, skarga zostaje, czyli w ogóle sprawa zostaje bez rozpoznania. Po zapoznaniu się z opinią prawną niezależnego prawnika oraz po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody uznałam, że dla dobra państwa Dąbrowskich i tylko dla nich, żeby nie musieć wywoływać całej lawiny opłat i komorniczego postępowania, rozpoznam skargę na pana zastępcę i na pracowników, bowiem ta skarga jest bezzasadna i komisja rewizyjna dokładnie wie, jak ją rozpoznałam, bo wbrew temu, co pan przeczytał, jest również w piśmie, gdyby pan zechciał się zapoznać z dokumentami, które są w biurze rady, gdyby pan miał troszkę więcej czasu na swoją pracę radnego, to tam jest pismo, proszę pana, w którym wyraźnie... Ono jest jasne. Uznałam skargę za bezzasadną, bowiem do tego, o co mówili państwo Dąbrowscy, nie doszło. Nikt nie naruszył nikogo w posiadaniu, a to było meritum skargi. Nikt nie naruszył nikogo w posiadaniu, a tak jak komisja rewizyjna w swoim uzasadnieniu napisała, organem właściwym do rozpoznawania sporów pomiędzy właścicielami nie jest rada ani burmistrz, tylko sąd powszechny. I tak mają państwo Dąbrowscy, jeśli mają problem z naruszaniem kogoś w posiadaniu, to powinni zwrócić się do sądu powszechnego. I tyle. I dlatego dziś jest takie rozstrzygnięcie, jak jest, bowiem jeszcze raz powtórzę. Gdybym się trzymała litery prawa od A do Z i trzymała się opinii prawnych, to tak jak pan w swojej pracy geodezyjnej, tak ja tej skargi nie powinnam była rozpoznać. Ale z uwagi na to, że wojewoda wskazał, że dla dobra tej sprawy można się pochylić nad nią, to rozpoznałam ją bez wzywania strony o uiszczanie opłat i czy notarialnie udzielania pełnomocnictw. I tylko dlatego przy pana tą skargę rozpoznałam. Bo gdybym trzymała się stricte litery prawa, to państwo Dąbrowcy albo musieliby iść do notariusza i opłacić pełnomocnictwo, albo musieliby to pełnomocnictwo złożyć na dzienniku podawczym i wnieść opłatę sądu skargową, albo pani Dąbrowska musiałaby tą skargę napisać sama. Proszę, proszę jeszcze głos przeciwny i będziemy już kończyć dyskusję, bo to już tyle razy było, o tym była mowa, a dla nas, dla radnych istotne jest to, czy skarga była rozpatrzona. My się w nic nie wdajemy, jak ona była rozpatrzona, bo kontrolę nad rozpatrzeniem skargi przez burmistrza to nie rada. Nas interesuje, czy burmistrz rozpatrzył skargę i tylko tyle na tym etapie. Proszę pan Hajdyła, bo jeszcze... Pani przewodnicząca. Ja po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę, że uchwała jest pani przewodniczącej, nie pani burmistrz. Pani burmistrz w ogóle nie powinna się wypowiadać tutaj na tej sesji w sprawie tej uchwały. My ją rozpatrujemy jako rada. Pani burmistrz zapomina, w jakiej roli tutaj występuje. To ja muszę powiedzieć, że ja mogę udzielać głosu, komu chcę. Niestety, taka jest rola przewodniczącego. Nie będę tutaj robił wycieczek żadnych pod kątem znajomości prawa pani burmistrz, czy też nie. Bo to ocenią inne dokumenty. Natomiast chciałem zwrócić, że jednak tu mieszkańcy są wprowadzani w błąd, a nie moi radni. To jest po pierwsze, dlatego że gdyby pani burmistrz przeczytała uzasadnienie organu nadzorczego, rozstrzygnięcia nadzorczego, na podstawie którego została uchylona ta uchwała, przedstawiam tylko jedno zdanie, które obala tą twórczość pani burmistrz, która przed chwilą została przedstawiona. Pisze tak. Zaznaczenia wymaga, iż przepis właśnie tego artykułu 221 KPA wskazują na wymóg uzyskania zgody innej osoby na złożenie skargi, jednakże kodeks nie stanowi, iż winno to mieć miejsce w drodze pełnomocnictwa czy w formie urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa strony. W przedmiotowej sprawie, jak wynika z treści dalszej korespondencji kierowanej do burmistrza Rabki Zdroju, można wywieść, iż taka zgoda osoby trzeciej została wyrażona. Krótko, jasno i na temat.
No ale to jest, to się tyczy pierwszego etapu postępowania, jest. Rozpatrzenia skargi i wojewoda tą skargę ja się do słów, dobrze, a my jako radni mamy się tylko odnieść do tego, czy skarga była rozpatrzona, czy nie, ponieważ została rozpatrzona, więc na tym etapie skarga na razie jest bez zasad. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały bez zasadności skargi? Dziękuję. Kto jest przeciw? Cztery. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dwie osoby się wstrzymały. Dobrze. Pozostałe pięć. I następne to są uchwały. Teraz. Pisma skierowane do Rady. To, że już mówiliśmy już na komisji problemowej, także my mamy obecnie pis skierowany do Rady. Proszę o interpelację radnych. Nie widzę. Zapytania i wnioski radnych. Proszę, pan Ciepłowski. Do pani burmistrz, gdzie przybyło, zapytanie. Zwracam się z następującymi zapytaniami dotyczącymi zakładów komunalnych w Rabce Zdroju. Kto jest odpowiedzialny za umieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wywóz śmieci certyfikatu ISO, wiedząc, że zakłady komunalne w Rabce Zdroju nie posiadają takiego certyfikatu? Czy nie jest to działanie na szkodę rabczańskiej spółki? Dlaczego zakłady komunalne nadal zbierają śmieci na terenie gminy, choć nie posiadają uprawnień związanych z certyfikatem zarządzania jakością? Czy planuje pani zastosowanie zwolnienia zakładów komunalnych z podatków od nieruchomości? Dlaczego firma Empol nie wywozi na czas zalegających na terenie naszego miasta śmieci? Z jakiego powodu miasto musiało w specyfikacji przetargowej wpisać, aby firma wywożąca śmieci musiała posiadać certyfikat ISO? Jakie są tego przesłanki prawne i obowiązki związane z wywozem śmieci na terenie gminy? To jest pierwsze zapytanie. Proszę o sobie drugie. Proszę dać, by nie chodzić, proszę bardzo. W związku z wypowiedzią pani burmistrz dotyczącą remontu drogi bocznej od ulicy Kasprowicza biegnącej wzdłuż tartaku, składam zapytanie, czy odbyła się komisja, która miała być zwołana przed końcem roku 2015 w sprawie remontu tego odcinka, o co wnioskowali mieszkańcy na zebraniu osiedlowym? I tutaj jeszcze mam wniosek. W związku z odpowiedzią na moje pismo z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie poprawy stanu technicznego ulicy Tetmajera po pracach związanych z budową wodociągu w ciągu tej drogi gminnej składam wniosek o przygotowanie harmonogramu prac związanych z poprawą nawierzchni drogi, która powinna zostać przywrócona do stanu pierwotnego przez wykonawcę robót budowlanych, umów zawartych pomiędzy Urzędem Miasta a wykonawcą wodociągu na terenie ulicy Tetmajera, dokumentacji związanej z przedmiotową inwestycją zarówno przed przystąpieniem do niej, jak również po jej zakończeniu, jak również dokładnego kosztorysu związanego z przyłączami do sieci wodociągowej każdego budynku na ulicy Tetmajera. Te pytania i wniosek składam, ponieważ mieszkańcy sygnalizowali tam różne dziwne rzeczy. Jeden płacił inną stawkę, drugi inną. Druga sprawa, pani burmistrz mi odpowiedziała na moje pismo właśnie, że stan drogi został poprawiony. Nie wiem, na jakiej podstawie pani burmistrz to stwierdziła, bo jako inżynier powinna pani wiedzieć, co to znaczy poprawić stan drogi, który nie został poprawiony. W związku z tym pozwalam sobie to wszystko złożyć i będę czekał na odpowiedź. To czy pani burmistrz jakieś, czy będzie odpowiadała na piśmie? Znaczy odpowiem na pewno na piśmie, no bo przecież tak. Jestem w stanie nawet szybko zaadresować te pytania. Natomiast myślę, że należy się również osobom, które tu są i osobom, które oglądają tą sesję, krótkie wyjaśnienie dotyczące firmy Empol, bo to jest bardzo istotne zagadnienie. Firma Empol wygrała przetarg publiczny, który ogłosiliśmy. Nasze zakłady komunalne również do tego przetargu wystąpiły, czyli spełniały wszystkie, ale dały niestety cenę dużo wyższą. Przypomnę, że firma Empol dała cenę trochę więcej niż 900 tysięcy, a nasze zakłady dały ofertę milion, ponad milion, więc no nie mogły wygrać tego przetargu. Natomiast warunki spełniali i mogliby zbierać te śmieci w ramach konsorcjum, oczywiście z firmą, która posiada wysypisko, no bo my swojego wysypiska nie mamy.
Rzeczywiście było tak, że nowa firma, która weszła 1 stycznia, niestety nie poradziła sobie ze zbieraniem śmieci w taki sposób, w jaki robiły to zakłady. Wynika to z tego, że no, nowa firma, nowy dla niego obszar działania. To samo działo się z firmą Empol, z naszym, przepraszam, zakładem komunalnym, który po raz pierwszy zbierał kilka lat temu odpady w tej nowej formule. Też miał kłopoty, też nie wszędzie dojeżdżał. To jest normalne. Monitorowaliśmy sprawę na bieżąco. Ja sama, mimo tego, że przebywałam na zwolnieniu chorobowym, rozmawiałam z prezesami firmy Empol, żeby dołożyli wszelkich starań, żeby to zamówienie było dobrze wykonywane. Umówiliśmy się, że jeżeli w styczniu jeszcze będziemy dalej obserwować to, że sobie firma nie radzi, to będziemy, to po pierwsze obciążymy ją karami umownymi, a po drugie będziemy rozważać możliwość rozwiązania tej umowy, bo nie może być tak, żeby mieszkańcy byli poszkodowani tylko dlatego, że my w drodze przetargu wybraliśmy inną firmę. Firma dołożyła wszelkich starań. Ten drugi zbiór śmieci już był poprawny, już nie było zgłoszeń co do tego, że śmieci są nieodbierane na czas. To opóźnienie wystąpiło tylko w tym pierwszym rzucie zbierania śmieci. No i rzeczywiście w tej chwili mamy, cały czas dogrywamy sprawę prowadzenia przoku, kontroli, bo to jest najważniejsze dzisiaj. Kontrola wagi, kontrola odbioru, kontrola tego, kto wystawia te śmieci, czy śmieci z działalności nie są podrzucane do śmieci indywidualnych, ale to myślę, że Komisja Ochrony Środowiska będzie rozpatrywać w ramach swojej działalności. Tyle w sprawie Empol. Oczywiście na wszystkie pytania dostanie Pan odpowiedź na piśmie. Ale apeluję również do radnych, do wszystkich mieszkańców, że jeżeli są jakiekolwiek kłopoty z wywozem nieczystości, to natychmiast należy zgłaszać to do urzędu albo nawet do zakładów komunalnych, gdziekolwiek, żebyśmy tylko powzięli wiadomość, że jeszcze bardziej trzeba usprawnić ten system. Nie wiem, o jakie wypowiedzi Panu chodzi dotyczące remontu ulicy Kasprowicza. No to jak Pan sprecyzuje, to oczywiście dostanie Pan odpowiedź. Ja na zebraniu na ulicy Kasprowicza nie byłam z tego powodu, że tak Państwo przewodniczący ustawili zebrania, że ja wtedy byłam na wyjazdach służbowych. Ja było, że Pani nie mówię, tylko na ostatniej sesji. Więc nie wiem, o jakie wypowiedzi chodzi. Jeśli chodzi o wniosek dotyczący Tetmajera, to właśnie jako inżynier stwierdzam, że roboty po wykonaniu wodociągu zostały naprawione. Natomiast rzeczywiście jest, i Rada o tym dobrze wie, a szczególnie ci radni, którzy w poprzedniej kadencji tutaj byli, że w wyniku prac doprowadzających wodę na Tetmajera wiadomym było, że będzie, bo wtedy już była katastroficzny stan drogi. Myśmy tam Tetmajera poprawiali, któregoś roku przeznaczyliśmy nawet większe pieniążki na, poprawialiśmy tą drogę, regulowaliśmy studnie kanalizacyjne i była taka większa akcja. No niestety ta droga wymaga remontu. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy o wodociągu, mówiliśmy tu z radnymi, że po przeprowadzeniu wodociągu Rada pochyli się nad przyznaniem środków na remont tej ulicy, bo to jest niezbędne. Ale ulica musi poczekać na swoją kolej. W takim samym stanie technicznym jest Norwida, Cicha, Krótka cały czas czeka na swoją kolej. No niestety, Kobra jest jedna, Gancarska, trudno, jeśli w każdym osiedlu. Natomiast jeżeli Państwo radni zdecydują o wprowadzeniu dodatkowych pieniędzy, które będziemy procedować w lutym lub w marcu, i skierują środki na ulicę Tetmajera, to rzeczywiście taki remont zostanie przeprowadzony. Dziś inaczej, również jako inżynier to mówię, nie da się przeprowadzić tego remontu, jak tylko zerwać te płyty i albo ułożyć nowe od nowa, jeśli będzie taka decyzja, albo po prostu zrobić tam drogę asfaltową. Gdyby trzeba było zrobić drogę asfaltową, tam jest teren bardzo ciężki, bardzo grząski, tam jest teren podmokły i trzeba, no nie da się na tym się nie da, to uczciwie mówię, to trzeba tam około 500-600 tysięcy rezerwować na to zadanie. No i jeśli chodzi o te dokumenty dotyczące wodociągów, to oczywiście wszystkie te dokumenty, które tyczą się zadań zleconych przez gminę, zostaną Panu udostępnione. Natomiast o to, o umowy na przyłącz musi Pan pytać swoich sąsiadów, dlatego że no, my nie mamy umów na przyłącz. Przyłącza każdy zgodnie z prawem realizował indywidualnie. Ja nawet nie wiem, ile ludzie płacili za przyłącza, a już tym bardziej nie mam umów, które zawierali z wykonawcą. Więc to, co jest w urzędzie, oczywiście zostanie Panu udostępnione. Dziękuję. Dobrze, ja mam jeszcze pytanie do Pani Burmistrz. Ja bym bardzo prosił, żeby Pani się tam przejechała swoim samochodem i stwierdziła sama, jak ta droga wygląda. Bo po tej inwestycji, która tam miała miejsce, jaka była droga Tetmajera, to mieszkańcy sami na pewno wiedzą, a jaka w tej chwili jest, to naprawdę to jest dramat. Pozapadane płyty, podłącza są niezabezpieczone, w niektórych miejscach faktycznie są te ubytki. Proszę się przejechać i zobaczyć fachowym okiem.
A co do tutaj tego, do wypowiedzi pani burmistrz, że firma tutaj komunalna nasza miała wszelkie tutaj, prawda, spełniała wymogi. Ja się zapytam jeszcze raz, czy firma komunalna ma certyfikat ISO, gdzie było w punkcie przetargowym właśnie tutaj taki wynik? Proszę pana, firma nasza komunalna nie ma swojego wysypiska i jeśli nie ma ISO i nie ma wysypiska, to zawiera konsorcjum, tak jak zrobiła to w zeszłym roku. Zawiera konsorcjum z firmą, która ma i spełnia wymogi przetargowe. Natomiast nie spełnia. Proszę pana, ona w ramach konsorcjum spełnia. Nie może pan mówić, że nie spełnia, bo wykonawca składając ofertę składa wszystkie dokumenty zgodnie ze specyfikacją. Jeśli nie spełnia warunków, to nie składa oferty. Nie naraża swojej firmy na koszty związane z przygotowaniem oferty. Nasze zakłady komunalne przygotowały ofertę, spełniały wszystkie warunki, zostali dopuszczeni do przetargu. Proszę pana, gdyby nie mieli wszystkich wymaganych dokumentów, czy sami, czy poprzez podwykonawców, prawo zamówień publicznych nie wyklucza wykonywania zadań w ramach podwykonawstwa albo konsorcjum. Można grupować się w konsorcja, można od razu zastrzegać podwykonawstwo, byleby spełniać warunki zapisane w specyfikacji. I jeżeli ktoś spełnia takie warunki sam czy z kimś innym, to przystępuje do przetargu. To jest normalne. Ale czy był potrzebny ten certyfikat? Tak, proszę pana, był potrzebny. Proszę, pan burmistrz, mieszkańcy ulicy Poniatowskiego Bocznej, to jest 100 metrów poniżej Gdewajtisu, tam prosili, jak się w miarę warunki pogodowe poprawią, już nigdy nie będzie, żeby tam naprawić im trochę drogę, bo tam jest taki łącznik między państwem leśnym a mlekodajami, tam to 7 mlekodajówka i tam jest w fatalnym stanie ten łącznik. Tak samo mieszkańcy, którzy chodzą do kościoła tutaj, Gorczańskim Nowego Światu apelują, że ta ścieżka między instytutem a tą prywatną działką, którą była taka kłótnia, że tam jest zaśmiecana, tam są śmieci podrzucane i żeby też zwrócić uwagę, tam na tej prywatnej działce też są śmieci podrzucone. Od razu odpowiem. W przypadku śmieci natychmiast pójdzie nawet tam nasz pan pracownik, bo sprząta. Natomiast jeśli chodzi o remont ulicy Poniatowskiego, no to zgodnie z harmonogramem remontów, które zostały podjęte przez komitety osiedlowe, nie ma tego wskazania. Państwo, ale tam jest tylko taki odcinek, oni proszą, żeby trochę to podsyła. Ja wiem, ale przypominam państwu, że w wyniku naszych decyzji tu przy tym stole podjętych, w pierwszej kolejności na wiosnę robimy te remonty, które zostały wskazane komitetami osiedlowymi. A dopiero jak zostanie pieniędzy, albo jak państwo przeznaczą nowe pieniądze na zadania bieżące, to będę mogła kierować je gdzie indziej. Także tu uczulam. Ja przypomnę, że na bieżących mamy 300 tysięcy złotych, 297 tysięcy konsumują pieniądze osiedlowe z tego i to, co tam państwo w tej kolejce postawiają. Oczywiście my z panią Skarbnik przedstawimy nowe pieniądze jako nadwyżkę budżetową, ale to państwo jako rada będziecie decydować, czy zwiększycie pulę bieżących, czy przeznaczycie na inwestycje te pieniądze. Jak zwiększycie pulę bieżących, to znowu ustawicie w kolejce te zadania, które są pilne i pilniejsze. No, ale to tak, się tu umawiali. Tak, ale jakieś takie dziury. A tam jest taki łącznik, jak stąd może do tego budynku. Ale proszę państwa, nie ma to znaczenia. No, każdy z was ma u siebie takie problemy i państwo musicie zdecydować, czy znowu na przykład dodatkowe 300 tysięcy podzielicie na osiedla i znowu to osiedle będzie decydowało, co jest ważniejsze przed czym. Czy sami państwo zdecydujecie już jako radni, to sami bez odsyłania do, no to już jak zdecydujecie. Ale tak, żeśmy się tym umawiali. Tak, 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 tak. Ja się trzymam tej umowy, która tutaj została podjęta. Jeszcze. No właśnie ta złośliwość. Proszę pan Hajdyła. Ja mam pani burmistrz. No dobrze, jeszcze mam dobrze, dobrze. Jeszcze apeluję o ten, żeby jednak ponowić apel o te wycięcie tych krzaków na tej ulicy, nie Detmajera, tylko Tysiąclecia, tam co mówiłem na poprzedniej sesji i na Gorczańskiej. Wystąpiliśmy do RZGW, bo to są nie nasze działki. I jak już jesteśmy w tych krzakach, jeszcze na ulicy Kliszczaków, na ulicy Norwida, ten sam problem jest. Tak, wszędzie, gdzie tam są, gdzie są nasze działki, to nie ma problemu. Tam, gdzie są obce działki, musimy występować do właściciela. Mam do pani burmistrz dwa zapytania. W związku z ukazaniem się 15 stycznia 2016 roku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sygnatura A2 SAP przez KR przez 223 przez 15, zobowiązującego burmistrza do załatwienia wniosku z dnia 22 kwietnia 2011 w terminie 14 dni, stwierdzającego, że burmistrz dopuściła się bezczynności, a bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
przyznającej od burmistrza na rzecz skarżącej sumę pieniężną w wysokości 5000 zł oraz zasądzającego od burmistrza na rzecz strony skarżącej sumę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W imieniu klubu radnych składam zapytanie, jakiej sprawy dotyczyło to postępowanie, czy w budżecie miasta i w jakich paragrafach są zabezpieczone środki na wypłaty kwot związanych z tym orzeczeniem oraz podobnymi, kto prowadzi niniejszą sprawę oraz kto jest pełnomocnikiem, czy jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za taką przewlekłość sprawy, to jest od 22 kwietnia 2011 roku, to jest bezczynności zarażącym naruszeniem prawa. To jest jedno zapytanie i też związane z tym, z podobnymi. Od razu odpowiem, wie pan, to się nawarstwi. Od razu odpowiem, panie przewodniczący, pan pozwoli. Skarga jest pani Niederlińskiej. Skarga dotyczy ujawniania danych, które według mnie mają być chronione. Czyli jest to pokłosie w dalszym ciągu mojego sporu z niektórymi mieszkańcami tego miasta. Przypomnę, ci mieszkańcy to jest pan Żurek, pan Wojciechowski, pani Niederlińska i jeszcze kiedyś był to pan Górski, którzy permanentnie domagali się danych, które według mnie są chronione. Przypomnę również państwu, radnym, którzy nie byli w zeszłej kadencji, że w tej sprawie nawet w wyniku aktywności tych osób miałam wyrok karny w sądzie w Nowym Targu i dopiero sąd w Nowym Sączu i Najwyższy Sąd w Warszawie mnie uniewinnił, uznając, że jestem odważnym burmistrzem, skoro mimo takich nieścisłości prawnych i bałaganu w ustawie o dostępie do informacji odważam się chronić dane osób trzecich, narażając się również na szykany z tym związane i na perturbacje i nawet na sąd karny. To zapewniam, nie jest przyjemne, jeżeli ja na drodze administracyjnej wygrywam postępowanie i Naczelny Sąd Administracyjny uznaje, że w sposób poprawny chronię dane osobowe osób trzecich, a strona przez decyzję samorządowego kolegium odwoławczego, które na tym etapie pośrednim twierdzi, że ja te dane powinnam wydać, bo wszystkie dane, o które się zwróci obywatel, należy wydawać. I w wyniku tej nadinterpretacji prawa zdarza się, że ja również muszę stanąć w sądzie karnym i zdarza się, że tak jak powiedziałam, niestety związane jest to z tym, że muszę się bronić później w Nowym Sączu i w Warszawie. Wygrywam wszystkie procesy jak do tej pory. Natomiast grzywny, bo o tym pan mówi, czy zaspokojenie osoby, a tu w tym przypadku pani Niederlińskiej, z powodu długiego oczekiwania na rozpoznanie jej wniosku, jeśli nawet te grzywny miały miejsce, przypominam, w tamtej kadencji wszystkie pokrywała kancelaria, która prowadziła sprawę, w tych konkretnych przypadkach, które dotyczą udzielania informacji publicznej i moich decyzji odmownych, powtarzam, moich decyzji odmownych co do udzielania informacji, które mają być chronione, jeśli w wyniku tych moich decyzji odmownych następuje grzywna lub kara, jesteśmy od 3 lat ubezpieczeni, to jest to ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej urzędników. Wszystkie grzywny, jeśli są prawomocne, ja osobiście wpłacam do urzędu, na konto urzędu, a później mam regres w stosunku do firmy ubezpieczeniowej. Z tą skargą będzie identycznie. Ona jeszcze nie jest prawomocna. Jeśli w wyniku odwołania nie uda się uzyskać likwidacji tej grzywny czy tego zadośćuczynienia, to tak jak mówię, jeśli prowadzi kancelaria prawna sprawę, to ona wpłaca pieniądze, ma swoje tam sposoby odzyskiwania pieniędzy na drodze ubezpieczenia. Jeśli jest to sprawa, w której ja podpisuję decyzję, są to decyzje świadome przeze mnie podejmowane, bo absolutnie uważam, że dane, które trzeba chronić, trzeba chronić, dopóki się nie zmieni ustawa o dostępie do informacji publicznej, to tak jak powiedziałam, wpłacam pieniądze na konto gminy i mam regres wobec firmy ubezpieczeniowej. No niemniej jednak jest taki wyrok, że ta bezczynność ma mieć miejsce zwłaszcza naruszeniem prawa i nie wiemy, jak zachować się za... Nie, jest, proszę pana, ten wyrok prawomocny. Od tego rozstrzygnięcia, że jest to bezczynność z rażącym naruszeniem, również się odwołała. Rozumiem. W związku z tym, ale bym prosił na piśmie, w związku z tym też dotyczy się też to drugie zapytanie, że w związku właśnie z wypowiedziami na sesji, z której wynikało, że jest pani burmistrz ubezpieczona od zasądzonych kwot w wyrokach sądu, w imieniu klubu składam zapytanie o podanie informacji na temat firmy ubezpieczającej, jakie koszty ponosi gmina w związku z wyżej wymienionym ubezpieczeniem, w jakich paragrafach budżetu miasta znajduje się pozycja związana z ubezpieczeniem, jak w przypadku wypłaty świadczenia zmienią się koszty gminy związane z ubezpieczeniem
i od kiedy trwa umowa ubezpieczenia? Oczywiście, ale to ja już odpowiem od razu, Pani Radę, bo nie ma co zwlekać. Ubezpieczam się prywatnie z własnych pieniędzy. Więc nie będę Panu mówić, którym bankiem w moim budżecie domowym te pieniądze się znajdą. Ale zapewniam Pana, że nie uszczuplają mojego budżetu. No bo to chyba każdy urząd. Oczywiście, że tak. Wszyscy się ubezpieczają. Wszyscy się ubezpieczają. Oczywiście. Ale nie rad wyrażamy. Tak, nauczyciel się ubezpiecza od na przykład nieszczęśliwy wypadku na zajęcia. Sama się kiedyś tak ubezpieczałam, prowadząc zajęcia. I po prostu to jest indywidualne ubezpieczenie. Proszę Pan. Ja jeszcze tutaj mam zapytanie do Państwa, dlaczego nie działa strona pułapu z deklaracjami śmieciowymi? To jest pierwsze pytanie, bo nie można złożyć deklaracji. Sam osobiście czekam, jak wielu innych. I jeszcze tutaj takie pytanie mi się nasunęło odnośnie zakładu komunalnego i przetargów. Dlaczego nie było konsorcjum? A ja o to zapytać trzeba Panią Prezes. Wydaje mi się, że jak Państwo będziecie, to może zaprosicie Pana Prezes. Ja nie odpowiadam za działania zarządu. Ja nadzoruję działania zarządu, ale decyzję podejmuje zarząd samodzielnie, bo jest do tego upełnomocniony. Ale jako Pani nadzorująca powinna dbać tutaj o interes firmy przy przetargach. Czemu nie było właśnie... Ale ja myślę, że to jest... Zadawałam, proszę Pana, bo wydaje mi się, że... dyskusja nie na dzisiaj, to jest dyskusja na Komisję Ochrony Środowiska. Możemy zaprosić Panią Prezes i... Natomiast zadbałam o interes mieszkańców, bo nie wybrałam firmy, która zaproponowała milion, tylko wybrałam firmę, która zaproponowała 900 tysięcy. I obniżyliśmy dzięki temu śmieci, przypominam. No, oczywiście. Tak najbardziej działamy na rzecz mieszkańców, tak jest. No niestety w przetargu wygrywa jest czasem, to jest bardzo niedobre, ale wygrywa firma, która ma najmniejsze. Nie zawsze to jest dobre, no ale tak. No ale sami Państwo cieszyliście się, że firma wygrała tańsze, bo śmieci są oddane. Proszę bez gminy. Proszę jeszcze, ja mam wniosek, może złożę, bo składałam wniosek o zamontowanie lustra, które było, no nie wiem, uszkodzone tam przy wjeździe na Traczykówkę, bo to już miesiąc temu ludzie się tak przyzwyczaili do tego lustra, że teraz no, są problemy, a to jest chyba tam niebezpieczne na tym zakresie. Ona została ściągnięcie, proszę Pan Traczyk. Pułapem właśnie jeszcze, przepraszam. Aha, zapisałam i odpowiedziałam, że sprawdzę, dlaczego nie działa. No proszę Pan Traczyk. 10 stycznia miała być rozprawa w sprawie zwrotu kosztów za podłączenie na Traczykówce. Tak. Była. Oczywiście byłam też wzywana na świadka. Nawet sąd już mnie nie przesłuchiwał, dlatego że sąd już stał na stanowisku sądu apelacyjnego, tak w sprawie jednej z mieszkanek już uznał, że się roszczenie przedawniło, jeszcze mieszkanka obciążył kosztami. Tutaj sąd już poszedł w tym samym kierunku, jednak się roszczenie przedawniło. I 10 mieszkańców, bo to etapami są wzywani mieszkańcy na rozprawę, 10 mieszkańców miało rozprawę. 5 mieszkańców od razu się przed rozprawą wycofało, żeby nie zapłacić tych kosztów postępowania tego tam 30 czy 50 zł. 5 mieszkańców zostało, z tym, że była to jedna osoba z Traczykówki, 4 z Nowego Światu. No i niestety no, przegrali sprawę, z tym, że już sąd potraktował strony łagodnie i już po prostu nie naliczył kosztów. Także następna dziesiątka ma w ten piątek i jest właśnie wielkie zamieszanie na Traczykówce, bo teraz wszyscy do mnie, jak się można z tego wycofać. Niestety pełnomocnik Pani Karnicka nie odbiera telefonów i ludzie muszą iść na rozprawę. I ja tu zwracam, bardzo dobrze, że ta sprawa została wywołana, bo ja publicznie pismem, które przeczytał Pan Ciepliński, zostałam wtedy oskarżana o wprowadzanie mieszkańców w błąd. I oszkalowano mnie tutaj publicznie, a jeszcze Pani tej, której Pan przeczytał pismo, nie odpisałam, bo czekam na zakończenie tych wszystkich spraw i odpiszę, bo to po prostu mieszkańcy najpierw nie chcieli słuchać, posłuchali kogoś innego, no niestety teraz są bardzo zawiedzeni i teraz mają pretensje do tych osób i do mnie teraz, ja mówię, no co, ja tłumaczyłam z Panią Burmistrz, a mieszkańcy słuchać nie chcieli. Tylko posłuchali innej osoby, która teraz od nich telefonów nie odbiera. No ale to tylko takie wyjaśnienie w tej sprawie. Czy nie będziemy sprawdzać pieniądze za
bowiem przedawniło się i roszczenie i roszczenie nasze za już sąd nie wnikał, czy kto to zrobił, czy ktoś zrobił, czy nie. O, już sprawa tylko się, nawet już bez przesłuchania się odbyła. Proszę pani. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, mieszkańcy jeszcze mi zgłaszali, że w parku, na policję, żeby jakieś patrole pierwsze były tam w wieczornych godzinach w okolicach placu zabaw, bo tam są takie elementy, że ludzie się boją ich już tamtędy chodzić. Zgłaszali mi po prostu, że młodzież jest tam taka, że... I jeszcze takie dwa pytania przyszłościowe, bo było jakiś czas temu mówione o tych, to jest co prawda uzdrowiska temat, ale o budowie basenów solankowych, ale miasto miało z nimi współpracować, czy coś w tej materii się rozwinęło, czy rozwija się coś? I jeszcze drugie to pytanie. I jeszcze o tą drogę uzdrowiskową, bo czytałem właśnie w związku z tym decyzją, że jest pozytywna, czy miasto coś podjęło dalej, co będzie? Jeżeli chodzi o drogę uzdrowiskową, to jeżeli dostanie dofinansowanie drogą uzdrowiskową, a przypomnę, że wnioskodawcą jest powiat Limanowski, no to będziemy realizować. I każdy na swoim terenie zgodnie z tym, co ustali z mieszkańcami. Natomiast jeśli chodzi o baseny solankowe, to rzeczywiście w priorytetach na rok 2014-2020 w ramach programu rozwoju uzdrowisk są te baseny wpisane. Beneficjentem ostatecznym ma być uzdrowisko Rabka S.A. My mamy być partnerem, który będzie pozyskiwał środki razem z nimi, tak żeby to dofinansowanie było większe. No i ruszamy rzeczywiście już z pracami, bowiem pojawiło się uszczegółowienie i pojawiły się wytyczne do programu rozwoju uzdrowisk i do programu rewitalizacji. Zapraszam wszystkich Państwa na warsztaty 2 lutego w urzędzie. Bardzo serdecznie zapraszam. Będą to pierwsze warsztaty informujące o tym, co będziemy robić w ramach rewitalizacji, w ramach programu rozwoju uzdrowisk, jakie działania będą podejmowane. No i teraz tak, króciutko. Opracujemy programy. Na podstawie tych programów beneficjenci opracują wnioski i jak tylko ruszy nabór, składamy wnioski. Nabór na działanie uzdrowiskowe ma ruszyć w drugim lub trzecim kwartale tego roku. Czyli między czerwcem a wrześniem spodziewamy się naboru. Jak jest nabór ogłoszony, musimy być przygotowani. Uzdrowisko ma składać baseny solankowe. Ja przypomnę, że my mamy składać bulwary nad Poniczami. Proszę Panią Panią. Miałam tutaj zapytanie. W imieniu mieszkańców zwracam się z zapytaniem dotyczącym całego wysypiska śmieci zlokalizowanego na osiedlu Wilówka przy drodze bocznej ulicy Kunińskiego. Jaki zakres prac rekultywacyjnych został określony, względnie wykonany w związku z lokalizacją w tamtym miejscu nieczynnego już wysypiska? Jakie czynności zostały wykonane, aby zabezpieczyć środowisko na tym terenie? Czy został zapewniony odpowiedni opływ wód z wysypiska, by nie przedostawały się do wód gruntowych? Czy zostały zamontowane odpowiednie odpowietrzniki na terenie wysypiska? Czy dysponuje Pani odpowiednimi opiniami ekologów lub innymi specjalistami świadczącym, czy w obszarze starego wysypiska nie występuje zagrożenie życia, zdrowia bądź innego niebezpieczeństwa dla mieszkańców? Czy pozostawione wysypisko w obecnym stanie wpływa negatywnie na florę i faunę żyjących tam na gatunków? Czy są plany innego zagospodarowania terenu przez gminę? Czy wypływająca woda spod starego wysypiska została przebadana oraz czy nie jest szkodliwa dla mieszkańców całej ulicy Wilówka? Jednocześnie proszę o pełny harmonogram prac związanych z zabezpieczeniem wysypiska od momentu zamknięcia tego wysypiska. Krótko odpowiem oczywiście. Wysypisko zostało zamknięte. No i teraz nie wiem, czy za kadencji pana Stawieńczyka, czy za kadencji pana Rapacza, bo już nie umiem powiedzieć, przepraszam, ale dawno, ale chyba tak, to jest ponad 12 lat temu. Żadna rada miejska do tej pory nie wyznaczyła kierunku działania rekultywacji tego wysypiska. Państwo jesteście tą radą, która może tak zrobić. Ja mogę oczywiście przygotować informację, ile taka rekultywacja będzie kosztować. Na pewno, odkąd ja jestem burmistrzem, wraz z radą staram się wykupić te tereny, które zajmowane były przez wysypisko, bo przypomnę też, że do tej pory te tereny były dzierżawione. Nawet jak już wysypisko zostało zamknięte, to właśnie dlatego, że ludzie nie mogą korzystać z tej nieruchomości, to gmina płaciła dzierżawę. Sukcesywnie udaje się odkupywać te tereny. W tamtych pierwszej kadencji, w drugiej dość dużo żeśmy odkupili. Po co też odkupujemy te tereny? Nie da się prowadzić rekultywacji na działkach, które nie są własnością. Jakbyśmy chcieli pozyskać pieniądze z wojewódzkiego funduszu albo z narodowego funduszu na rekultywację, musimy być właścicielami terenu albo co najmniej dysponować nieruchomością na te cele. No więc rzeczywiście podejmujemy takie działania, natomiast
Jeżeli Państwo jako Rada zdecydujecie, że priorytetem jest rekultywacja tych terenów, bo na przykład na tych terenach trzeba będzie coś budować, czy można te tereny sprzedać, czy można je oddać mieszkańcom po rekultywacji, no właśnie na, być może na jakieś działki, na jakąś działalność, jak najchętniej się tym zajmę. Bardzo temat ambitny, bardzo taki fajny temat. Jeśli tylko zdecydujecie Państwo, że przeznaczacie środki, to jak najbardziej będę mogła realizować to zadanie. Na ten moment skupujemy działki i monitorujemy, co się dzieje na wysypisku. Przypomnę, że w zeszłych latach zabezpieczaliśmy osuwisko, które tam te śmieci wyszły jakby i była kontrola wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego, no ale szczegółową odpowiedź dostanie Pani na piśmie, jak najbardziej. Natomiast rzeczywiście może na, Pani i jeszcze dodatkowo trzech, czy nie wiem, jak Państwo są mówicie, ale sama Pani również może być autorem takiego wniosku, żeby zabezpieczyć pieniądze w budżecie na działania rekultywacyjne. Pani burmistrz, w związku z planowanymi zmianami w oświacie, to znaczy mam tu na myśli zniesienia obowiązku pójścia do szkoły sześciolatków, czy można było prosić o przygotowanie takiej informacji w takim sensie, czy wystarczy nam miejsc w przedszkolu dla trzylatków i co z nauczycielami, jeśli no będzie mniej klas pierwszych. To może do Komisji Edukacji poświęcimy ten problem. Tak, oczywiście. Ale przygotowanie przez Wydział takiej. No ja od razu też może taki wniosek, jak to wiem, bo wczoraj akurat nie oglądałam program telewizyjny o programie 500+ i występowała Pani Minister i właśnie tłumaczyła, że obowiązki realizacji tego programu spadną na gminy. Tak. I wiele gmin właśnie już się, wiele gmin już ma problem, jak to będzie realizowane, więc Pani Minister powiedziała, że 2% z jakiejś puli będzie przeznaczone na gminie na realizację tego programu. Jak to będzie u nas wyglądało? Czy będą zatrudnieni, bo to jest ma ogrom pracy, czy w związku z tym będą zatrudnieni dodatkowi pracownicy i czy te 2% wystarczy? Czy znowu nie będzie to na tej zasadzie, jak jest to zlecone przez zadania rządowe, na przykład Urząd Stanu Cywilnego i te środki, które są zlecone przez rząd nie wystarczają i my de facto do Urzędu Stanu Cywilnego dopłacamy. Czy moglibyśmy taką na najbliższej może Komisji Edukacji dostać taką informację, jak to, bo musimy się też do tego przymierzyć, prawda, żeby ten program sprawnie ruszył. To już powiem to, co wiem. Ponieważ jeździmy na szkolenia z Panią Sekretarz, ja również byłam również w Warszawie w tej sprawie na spotkaniu i w sprawie środków na PROW. Proszę Państwa, sytuacja wygląda następująco. Szacuje się, że w każdej gminie świadczenia wypłacone z tytułu 500+ będą równe świadczeniom rodzinnym. Czyli trzeba się spodziewać, że w naszej gminie będzie to około 5 milionów złotych. A zatem z tej puli 2% będziemy dostawać na obsługę, czyli 100 tysięcy złotych. Szacuje się również, że w takiej gminie jak nasza zatrudnienie w związku z wypłatą 500+ powinno być w proporcji 60% zatrudnienia obecnego w świadczeniach rodzinnych. Bowiem będzie troszkę mniej papierów, które strona będzie musiała przynieść w związku z tym świadczeniem. No bo jeżeli to jest tak, to nie będzie tego badania dochodowego. Natomiast będzie problem rzeczywiście, kiedy jest badanie dochodowe i kiedy wchodzimy do tych rodzin, gdzie te pieniądze mogą być marnotrawione. Ale widzicie Państwo, słyszycie, że to się z nas z dnia na dzień zmienia. Raz minister pracy chce, żeby to były formy takich bonów zastępczych, a raz minister pracy mówi nie, rodzina ma sama decydować, gdzie. Ale wczoraj właśnie słyszałam, że jednak zostawią ten punkt, żeby dać taką furtkę tym dla tej tak zwanej patologii, żeby jednak urząd decydował o tym, żeby jednak rodzina nie przyjmowała pieniędzy, tylko dzieciom dała. Ja zrobiłam takie analizy. Jak musi być, tak ma być. Po tych wszystkich informacjach, bo ja nie chcę tutaj Państwu opierać szczegóły, ale po tych wszystkich informacjach ja szacuję, że dostaniemy około 5 milionów złotych w celu realizacji zadania. Około 100 tysięcy dostaniemy na obsługę. Ja spodziewam się, że muszę wzmocnić o 2 etaty świadczenia rodzinne i o 1 etat opiekę społeczną. W związku z tą analizą tych marnotrawienia tych środków.
A zatem 500 damy, a 1200 nas to kosztuje. Nie, no, ale to specjalnie, nie, no, przeznaczenie. Jeśli dostaniemy 100 tysięcy złotych, to 100 tysięcy złotych na te 2,5 etatu wystarcza. Bo ja wzmocnię tylko pół etatu w opiece społecznej, bo taką analizę zrobiliśmy, że nawet przypiszemy to jakiejś osobie albo wzmocnimy tylko o pół etatu, w świadczeniach rodzinnych będą to 2 etaty. Zatem te pieniążki, 100 tysięcy złotych wystarczy. Bo to są 2 etaty urzędnicze, 2,5 etaty. Natomiast problem będzie gdzie indziej. Starczy, bo 4 tysiące średnio na etat, bo to nie są etaty kierownicze, tylko to są etaty pracownika administracyjnego. To są 4. Nie, 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 to absolutnie wystarczy. To tak jak w świadczeniach rodzinnych. My dopłacamy do USC, a tam są zupełnie inne zasady. Do opieki dopłacamy, bo tego wymaga ustawa, natomiast tutaj mamy nie dopłacać. I co jeszcze? Gdzie będzie problem? Najważniejszy problem będzie w tym, że od 1 kwietnia będzie można składać wnioski i do 3 miesięcy gmina musi wypłacić świadczenia nawet zaległe. Czyli w tym okresie pierwszych 3 miesięcy będę musiała nie tylko te 2 etaty mieć, ale innymi ludźmi ze świadczeń wzmocnić tą akcję zbierania wniosków, a później już wystarczy, tak jakby nie było ze śmieciami, przypominam, prawda? Kiedy śmieci wchodziły, kiedy deklaracje śmieciowe wchodziły, 3 pracowników zajmowało się deklaracjami, jeden zatrudniony, 2 przekierowanych, a w tej chwili z powrotem zajmuje się jedna osoba. No ale też elektronicznie też będzie można. Tak, będzie, dostaniemy pieniądze na zakup programu, także to wszystko mamy mieć zabezpieczone. No i tak jak mówię, problem będzie tylko w tym, żeby wypłacić to na czas, bowiem jeżeli nie zostanie wypłacone do 3 miesięcy zaległy, to już przepada. No na to sobie nie możemy pozwolić, bo mieszkańcy sobie na to nie pozwolą, żeby nie dostać się. Szybko złożą. No. Natomiast ja mam problem inny, mam problem lokalowy. Bo o ile finansowo się nie martwię, myślę, że ludzie się do pracy znajdą, tylko ja mam problem, gdzie ich umieszczę, bo to są dodatkowe 2 biurka, czyli co najmniej jeden pokój, a ja takiego wolnego pokoju dużo nie mam. Ale nie można tam w tej alkoholowej, tam jest dużo miejsca. No ale tam w tej chwili zgodziliśmy się na dyżury prawników. Codziennie jest dyżur prawników, który prowadzi prawnika nieodpłatnie. Codziennie. Codziennie. Popołudniami są warsztaty. Bezpłatny prawnik. No i po prostu ja mam problem lokalny. I tu bardziej dla mnie jest problemem, gdzie tych ludzi umieszczę. Który pokój? Może na czarno. No tam też jakich warunkach przyjmować te rodziny. Będziemy musieli znowu tutaj zrobić jakąś reorganizację pomiędzy pracownikami. Czyli prawdopodobnie Wydział Inwestycji ściślimy do 2 pokoi i jeden pokój oddamy na potrzeby rozświadczeń rodziny. No albo jeszcze musiałam o pokoju zrobić, ale to To jest drogie. No ale to jest na rozwoju musimy. Na pewno duże gminy, które mają do wypłaty wiele milionów i na przykład zatrudniają 10 osób na potrzeby tego, to muszą budować specjalny wydział. Wydział, tak. Albo wynajmować gdzieś pomieszczenia. Żeby to nie spadło na samorządy. No ale sprawa obsługi, to znaczy koszt. No ale niby te 2% tam przeliczyli, że... Dobrze, czy jeszcze są jakieś od rady, jakieś wnioski, pytania? Proszę. To już jest czwarty wniosek, dotyczy tej samej sprawy. W imieniu mieszkańców osiedla Słony ponownie składam wniosek o poprawę stanu drogi publicznej ulicy Poniatowskiego. To jest uzupełnienie ubytków w asfalcie. W odległości około 30 metrów od mostu obok posesji nr 285 w drodze powstają wgłębienia na około 30 cm w wyniku obsuwania się skarb. Droga na tym odcinku stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i ich dzieci. Prosimy o pilną interwencję w tej sprawie. Odpowiedź jest taka sama jak do pana Gutowicza. Jeśli z puli, którą mamy przeznaczone na remonty bieżące, wystarczy, bo to zadanie też nie jest wskazane jako pierwsze w Komitecie Osiedlowym, no to będziemy realizować. Natomiast jest na Poniatowskiego w budżecie 500 tysięcy na przebudowę Poniatowskiego. Jeśli pan przekona radnych, bo z tego co wiem, decyzja była, że idziemy od tej rajdzicy w górę. Prawda? Ale ja odpowiadam panu na pytanie od razu, bo wie pan, ja chciałabym, żeby od razu odpowiedzieć na to pytanie, bo państwo, ja nie jestem komputerem, żeby zapamiętała pytania, prawda? Skoro je czytam, słyszę, to je odpowiadam. Mamy 500 tysięcy w budżecie na Poniatowskiego, decyzją wstępną było, że budujemy od Bagateli górę. Jeśli przekona pan radę, że budujemy od góry, to będziemy budować od góry. Rozumiem. Ja no, właśnie do tego właśnie wniosku mamy historię, bo dostałem na pierwszy wniosek odpowiedź w dniu
27 maja 2015 roku. Odpowiedź brzmiała mniej więcej: zabezpieczenie drogi w ciągu górnego odcinka ulicy Poniatowskiego możliwe będzie po zabezpieczeniu stosownych środków w budżecie. Czyli to było w maju 27 roku. Państwo nie zabezpieczyliście tych środków, dobrze, zatem nie mogłam wykonać tego remontu. Nic się nie zmieniło. Następnie następny wniosek 29 września 2019 roku. Odpowiedź brzmiała: ubytki zakwalifikowane do pilnej naprawy zostaną usunięte w ramach bieżącego utrzymania. Tak jest. Natomiast jeżeli teraz trzeci państwo... wniosek. Tak, tylko jeszcze raz uświadamiam państwu powagę sytuacji. Państwo składacie mi wniosek. Ja chciałabym te wszystkie wnioski jeszcze z zeszłego roku niezrealizowane wrzucić w tym roku do bieżących, gdzie mamy 300 tysięcy, a państwo również swoimi decyzjami poprzez spotkania z mieszkańcami zdecydowaliście, że te bieżące idą na te uchwały, które oni podjęli. Więc jeżeli nie zwiększycie puli środków bieżących na wydatki bieżące, to ja nie będę mogła zrealizować tego, co jest pilne. Bo ja, no proszę państwa, no, ja nie mam innych pieniędzy. Może dokończysz. Proszę bardzo. Trzeci wniosek, który został napisany przez 25 listopada 2015 roku. Dostałem odpowiedź, że stan techniczny drogi tego odcinka jest ciągle monitorowany przez służby miejskie. No i w związku z tym chciałbym się spytać, kto to, czy mierzą głębokość tych po prostu ubytków, jak to jest, czy kto to monitoruje? Proszę pana, co najmniej raz w tygodniu, pracownik, który ma ryczałt samochodowy, objeżdża całą gminę i notuje, gdzie pojawiają się uszkodzenia niebezpieczne, takie, które mogą powodować uszkodzenia samochodów lub bezpieczeństwo mieszkańców, jeśli chodzi o chodniki. Drugą osobą monitorującą jest Straż Miejska, która również w ramach swoich patroli takie rzeczy zgłasza. Osobami monitorującymi jesteście państwo, jako radni i mieszkańcy. Natomiast jeżeli, proszę pana, ja bardzo chętnie wszystkie ulice chciałabym remontować w takiej klasie, w jakiej zrobiona jest Słoneczna, czy powiedzmy Kościuszki, czy teraz na Banie, ale się nie da, bo nie ma na to pieniędzy. No i państwo przecież to rozumiecie. Natomiast w ramach wydatków bieżących łatamy te dziury i te ubytki, które się pojawiają na bieżąco, nowe wiadomo wyskakują. I teraz to również jest, państwo macie swoją rolę w tym, bo jeżeli państwo osłabicie wydatki bieżące na zadania komitetowe, a tak się stało tutaj, bo taką decyzję podjęliśmy, no to ja nie będę mogła realizować tych zadań w taki sposób, w jaki państwo oczekujecie. Jeśli zwiększycie pulę wydatków bieżących albo wskażecie konkretne odcinki do wykonania inwestycji, no to stan się bardzo poprawi. Ale jeśli nie, no to nie będziesz czego zrobić. To ja mam teraz właśnie pytanie, pani burmistrz. Jaką głębokość musi mieć ubytek drogowy, żeby był załatany? Proszę pana, jest łatany każdy. Natomiast ten, który stwarza zagrożenie, bo w wyniku, nie wiem, no można by było osi samochodu uszkodzić, czy ktoś by mógł uszkodzić zdrowie, to przede wszystkim natychmiast naprawiamy to, ale to nie znaczy, że na trwałe, bo my naprawiamy, a za tydzień ta dziura z powrotem wyskakuje. No niestety tak się dzieje. No i, również z tego powodu mamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, bo czasami jest tak, że jest coś naprawione, w ciągu nocy zostanie z powrotem uszkodzone, no i zdarzy się, że trzeba znowu naprawiać. No to jest normalne, proszę państwa. Ja chyba nie muszę tego pan tłumaczyć. Bo pani burmistrz powiedziała, że raz w tygodniu tutaj jedna osoba jest odpowiedzialna za monitoring. Tak. Ja się pytam tej, no może nie pani burmistrz, bo w tej chwili tej osoby nie ma, ale proszę zadać tej osobie pytanie, jako burmistrz Marzynie. Raptem 4 tygodni jest duży ubytek na ulicy Kasprowicza. I dziwi mnie fakt, że naprawdę nie było to zgłoszone. Proszę pana, w tej chwili możemy robić tylko tą masą, która jest w dyspozycji. Na pewno nie możemy w lutym czy styczniu zrobić ubytku w taki sposób, jak mi się to robi. Wiecie, musimy na to poczekać, jeżeli będziemy chcieli wycinać dużą dziurę i załatać to w sposób, to w miarę jakiś stabilny, to musimy poczekać na to, żeby ruszyły masy asfaltowe, bo to w lutym jest nie do wykonania. W tym okresie akurat były dodatkowe temperatury, a ten ubytek na tej drodze jest, zresztą jak i wielu innych,
są bardzo... W okresie zimowym możemy tylko monitorować, dosypywać, wałować i nic innego. Dopóki otaczalnie nie będą wykonywać masy asfaltowej, nic innego nie rozumiem, tylko zrobić. Właśnie w tym momencie, czy nie lepiej byłoby zabezpieczyć ten ubytek jeden, drugi, jak na pozostałych drogach, bo ludzie jeszcze nie są mieszkańcy uświadomieni, że należą się na przykład odszkodowania. Czy nie lepiej właśnie zapobiec temu, żeby nie było... Zapewniam pana, że wszystkie uszkodzenia, które zagrażają życiu i zdrowiu, są naprawiane na bieżąco i monitorowane. To dlatego właśnie chciałem... Natomiast rzeczywiście państwo jako radni możecie mieć niedosyt, bo ja też myślę, że jak jesteście radnymi w swoim osiedlu i ludzie oczekują, że będą mieli bardzo dobry stan drogi w osiedlu, no to ja rozumiem wasz dyskomfort, ale niestety budżet jest jeden i państwo musicie w taki sposób skutecznie tu apelować do pozostałych swoich kolegów, żeby wasze zadania były włączane do budżetu. Ale łapanie i zapewnienie bezpieczeństwa dróg należy do urzędu, nie? Do w ramach posiadanych środków. No właśnie. Oczywiście w ramach posiadanych środków. Tutaj nie mieszajmy wydatków osiedlowych. W ramach posiadanych środków. Wydatków. To są te same wydatki, proszę pana. To niczym się nie różnią te wydatki. Budżet jest jeden, panie radny. Tak, tylko zgodnie ze statutem jest wyraźnie napisane, że gmina jest odpowiedzialna za stan dróg, prawda? I to, co do niej należy. Natomiast jeśli państwo chcą, żeby drogi w waszych osiedlach były zrobione w standardach dróg nowoczesnych, musicie, jeszcze raz powtórzę, tak aplikować tutaj do rady i tak rozmawiać ze swoimi kolegami radnymi, żeby te zadania znalazły się w budżecie. Pani burmistrz, mi chodzi o to, że w nagłym przypadku powstaje ubytek, który stwarza zagrożenie. Ja się teraz tylko pytam, jaka ma być głębokość ubytku, żeby to można było zgłosić i żeby to mogło... Każdy ubytek jest naprawiany. Każdy, zapewne. Nawet to jakaś dziwna sprawa, to od czego jest ta osoba, która monitoruje raz w tygodniu? Jest to, żeby ustalić harmonogram, proszę pana, no to, gdzie ubytki występują. No natomiast zdarzy się, że w poniedziałek jest objazd, a ubytek dopiero się pokaże w środę. Wtedy jest ogromna prośba do państwa, zresztą to robicie niektórzy radni, którzy poważnie traktują swoją funkcję. Natychmiast zgłaszają to do wydziału SRG i wydział podejmuje stosowne działania. Ja w takim razie składam formalny wniosek o harmonogram pracy tej osoby, która jeździ, monitoruje te drogi. Coś jest nie tak, bo ubytki na drodze są na całej Radce, też jeżdżę bardzo dużo. Mija jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, mijają miesiące, a ubytki są cały czas. Proszę państwa, jak są pieniądze, to remontujemy tak w zeszłym roku. Jak brakuje pieniędzy, to czekamy na nowe pieniądze. W tej chwili, proszę pana, jeszcze raz przypomnę, waszą decyzją 300 tysięcy, które jest na wydatkach bieżących, przeznaczamy na realizację zadań osiedlowych. W związku z tym już mamy tam skonsumowane 297 tysięcy złotych. Że pieniądze osiedlowe są pieniędzmi osiedlowymi, a gminy innymi. Proszę pana, to są te same pieniądze. Czy pan uważa, że trzymamy dwa budżety? To bardzo pana, naprawdę. Panie radny, ja zadam tylko pytanie, bo zawsze było coś takiego, że rzeczywiście po okresie zimowym wychodzi okropnie dużo dziur. I teraz jest taka zima, że właściwie zimy nie ma, no była przez tydzień i rzeczywiście już po tym tygodniu no trochę tych dziur wyszło. Czy jest możliwość w tym okresie łatania tych dziur, bo o to chodzi, bo ja też mam... Skutecznie nie. To jest bez sensu. No właśnie. Skutecznie nie. Bo ja też mam taki problem z dojazdem na Tarczykówkę, tu jak się zjeżdża z góry od Łęczyńskiego, tam po prostu jest fatalnie i w tych dniach właśnie powstają potężne dwie dziury. To są one co roku wychodzą, dopóki się tego nie zrobi, całej ulicy. Czy jest teraz możliwość załatania tego? W tym okresie tylko zasypywanie, wałowanie, monitorowanie i na zimno. Nie ma innej możliwości, nie ma innej możliwości. No to może właśnie przynajmniej tak zawałować, jak pani już poprosiła. Oczywiście, to jest oczywiście monitorowane i robione. Natomiast poważna naprawa, czyli wycięcie, przygotowanie, oczyszczenie, to jest na wiosnę, ale powtarzam, jak państwo przeznaczycie pieniądze, bo póki co to państwo, tak jak już podjęliśmy decyzję, mamy realizować zadania zgodnie z wolą mieszkańców. No to trzeba będzie przeznaczyć jakieś pieniądze później na łatanie tych ubytków, no bo to one na pewno będą. I z tych pieniędzy, z tej nadwyżki trzeba będzie od razu wziąć to pod uwagę i przeznaczyć jakąś kwotę, bo na pewno na każdym osiedlu ubytku będzie dużo, tak po zimie. Oczywiście. Jeszcze chciałem się odnieść do wniosku pana Janusza, że
Tam nie chodzi o taki zwykły ubytek. Ta droga na tym odcinku, ona się po prostu zapada. I tam może też w takiej sytuacji, że ludzie nie będą mieli... Ale to może zacząć z góry tą drogę. Że ludzie nie będą mieli jak dojechać do domu. Ale czy tam jest to spowodowane działalnością, że ona podbywa tą drogę? Czy ktoś to sprawdził? Bo... Możemy zacząć od góry. Przecież dla nas to jest obojętnie, ale to Państwo musicie zadecydować rzeczywiście, który odcinek dajecie do przegłosowania. Bo przecież jeżeli są pieniądze na tą drogę, a mniejsza sprawa od tam w innym odcinku, to troszkę można zadecydować o tym, że zaczynamy od inny odcinek. No, ja mam jeszcze taką uwagę, bo, żeby nie robić doktoratu na temat dziur. No właśnie, ubytków. Ale pan Janusz to może... To jest różnica. Ale proszę mnie przerywać, może skończę. Proszę, ubytki czy dziura, to... Na czym to polega, jak pan wiedzieć dziurę czy ubytek? Czym się to różni? Pan jako fachowiec powinien wiedzieć. No wiem, jak wiem, wjechałem w dziurę, która była w drodze powiatowej, złożyłem odpowiedzią pismo i dostałem odszkodowanie. I to też zalecam wszystkim, którzy wjadą w dziurę i sobie odpadną samochód i niech złożą. A nie każdy ma czas przejechać w tej dziurze. Wie pan co, no skończmy to. Natomiast ja tu tylko doradzam, żeby po prostu stosować tak zwany zimny asfalt na ten okres i te dziury zabezpieczyć na tyle, na ile się jest to możliwe. Wszystko drogi powiatowe czy inne stosują, zresztą jest tu taka słynna dziura na ulicy Podhalańskiej, którą tu pan Kraczyn zgłaszał, ona już kolejny raz wypadła, znowu jest załatana i każdy to obserwuje, jak jeździ. Co tu robić doktoraty i mówić, jak ma dziura robiona? Nas się poucza, że na niczym się nie znamy, a tutaj pan jako fachowiec mówi, że dziura, a ubytek to jest to samo. A to znaczy, to jest to samo. Ja mówię, że dziura, a ubytek czym się różni dla kierowcy, który w nią jedzie, a nie, no, to jest to samo. Jeżeli pan chce ze mną dyskutować na temat, jest bardzo duża różnica. Ale to już firma, ale dobrze, złośliwość państwa przekracza już wszelkiego rodzaju granicę. Czy ja pana czymś obraziłem? Ja pana nie obrażam, to pan mnie obraził, czytając obraźliwy jest. Przepraszam bardzo. Skończmy tę dyskusję, proszę zgłaszać konkretne wnioski i pytania. Proszę pan Kraczyk. Było pismo na komisję rozpatrywane o ulicę Bośnia Zakopiańską. Może jeszcze zaprosić państwa na komisję. Ale to był taki wniosek, to już mamy wniosek, taki wniosek przegłosowany, że mamy nagłosować. To był wniosek, to już będzie komisja, to już wniosek przegłosowany. No był wniosek komisji, on został przegłosowany. Państwo, albo się zgodzicie na wybór szerszego terenu? No to ma być na komisji to zrobił. No to ja tak. Wyższą cenę niż określił rzeczoznawca. Bo ja nie chcę, tam mnie zapraszają na jakieś spotkania. Ja na takie spotkania nie będę chodził, nie będę słuchał obraźliwych jakichś tam wywodów. Niech przyjdą konkretnie na komisję i na komisję będzie podjęte ich, nie, będzie podjęta ich decyzja. A nie później rozpisywać się po gazetach nie wiadomo. No a najlepiej na komisji, oczywiście oficjalnie, a nie tam gdzieś z tyłu, za drzwiami. Czy jeszcze są jakieś wnioski radnych, pytania? Proszę. Pani Burmistrz, taka mała prośba, żeby ten chodnik od przedszkola do ludowiska w dół posuwać. Panie Przewodniczący, ja bym złożył taki wniosek do Pani Przewodniczącej, aby na przyszłą sesję zaprosić prezesów naszych spółek, zakładów komunalnych, szpitala i wodociągów, aby przedstawiły nam tutaj Radzie stan finansowy tych spółek, bo od
skąd tutaj jesteśmy na sesji. No bo takie, że myśmy na zaszczę komisję robili w tej sprawie, wysłuchać, jaki jest stan, żebyśmy się później nie okazało, że w pewnym momencie się dowiadujemy, że jest jakiś stan fatalny jakiejś spółki. Myślę, że najwyższy czas, żeby prezesów zaprosić tutaj na sesję i dowiedzieć się, jaki ten stan jest. Myślę, że lutowa sesja, czy termin lutowy nie jest dobry. Te same spółki mają zrobić sprawozdania, muszą omówić sprawozdania z radą nadzorczą. Też możliwym takim terminem realnych informacji to jest no to dobrze. Kwiecień, bo to do końca marca mam. Dobrze. Dobrze. Nie ma już jakichś wniosków? Ja jeszcze, bo nie wiem właśnie, co się stało z tym projektem uchwały, co otrzymaliśmy 3 dni temu. Odnośnie diet i... Projekt uchwały nie wszedł pod obrady, bo jeszcze będzie dyskusja na ten temat. Znaczy, co się stało? No, został nie wprowadzony. A przyczyna? Został wycofany. Został wycofany, bo po prostu nie było to uskutkowane. Ja muszę zabezpieczyć pieniądze, bo mówi, że muszę przekazać to. Czyli to nie było konsultowane z panią Burmistrz? Nie. Było. Znaczy, było wcześniej dużo, bo o tym rozmawialiśmy już dawno. Natomiast po prostu... Ale kompletnie nie. Będą projekty jeszcze inne. Bo się okazało, że pieniędzy nie zostało. Ja jeszcze mam inne, proszę Państwa, również z wami do omówienia sprawy komisji budżetowej. Mianowicie zgodnie przyjętym budżetem, a zgodnie z informacjami z GUS-u oraz tym, co dzieje się obecnie w administracji rządowej. Od 3 lat nie było regulacji płac w urzędzie i również wszystkie urzędy centralne regulują w tej chwili po raz pierwszy od 3 lat pensje i ja też będę taką regulację robić i oczywiście myślę, że na komisji budżetowej tak omówimy ten temat, no i również wtedy porozmawiamy o tym, czy podnieść na przykład diety komitetom osiedlowym i sołtysom, bo taki postulat również jest w naszym biurze. Zgłaszają nam sołtysi i komitety osiedlowe, że w wyniku prac, które muszą wykonać w ramach swojej funkcji, proszą o korektę, nawet o parę groszy, bo coraz więcej muszą swoich pieniędzy przeznaczać, czy na telefony, czy na paliwo, czy na jakieś inne dodatkowe pomocy, które kupują ze swoją pracą. A ja myślę, że to będzie... To się trzeba przyglądać, bo to będą bardzo duże pieniądze. No, to myślę, że to jest temat do komisji dla komisji. I czy w ogóle nie trzeba o tym rozmawiać? No, bo może się okazać, że trzeba będzie obniżyć. No nie, aż tak źle nie będzie, ale myślę, że to będzie taki temat. No, proszę, są jeszcze jakieś pytania? To proszę, tu się do głosu zapisała pani Rosa. Czy jest pani Rosa? To pani Majerczyk, tak mi nazywa. Proszę, bo dowolny wniosek. Może pani nie powiedziała sprawy jakiego wolnego wniosku, ale proszę. Z dnia 22.12.2015 roku dotyczącym wykonania naprawy kanalizacji opłatowej na skrzyżowaniu ulicy Witra oraz ulicy Nowy Świat, Zarząd Osiedla Nowy Świat, działając w oparciu o artykuł 2 ustawy 1 i artykuł 10 ustawy 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwraca się o udostępnienie posiadanych dokumentów dotyczących wykonanych robót, o których mowa w piśmie. Uzasadnienie. Zarząd Osiedla Nowy Świat, działając na wniosek mieszkańca, podjął działanie pismo dnia 01.10.2015 roku, takie wpłynęło, mające na celu rozwiązanie problemu wyciekającej wody z kanalizacji odpadowej na skrzyżowaniu ulicy Nowy Świat i ulicy Witra, która spływa po nawierzchni asfaltowej wzdłuż ulicy Nowy Świat. Pismo z dnia 12.11.2015 roku, Burmistrz Szlachki Stroju zawiadamia Zarząd Osiedla Nowy Świat o terminie wizji w miejscu wycieku wody. Wyznaczona wizja nie odbyła się, bo Zarząd Osiedla Nowy Świat szczegółowo przedstawił w piśmie dnia 27.11.2015 rok. Zarząd Osiedla Nowy Świat wyraża zdziwienie, iż Burmistrz Szlachki Stroju, mając wiedzę o wykonanych robotach, które podobno zostały wykonane, pismo z dnia 22.12.2015 rok wcześniej nie udzieliła takiej informacji i naraziła mieszkańców na udział wizji, która nie odbyła się z winy pracowników Urzędu Miejskiego w Prawce Zdrowia, a która w świetle przedstawionej odpowiedzi byłaby zasadna. Mając na uwadze udzielenie rzetelnej odpowiedzi na interwencję zgłaszaną przez mieszkańców,
Na zebraniu osiedlowym z dnia 30.09.2015 rok Zarząd Osiedla Nowy Świat wnioskuje o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących wykonanych robót w formie kopii następujących dokumentów. Pierwsze, zlecenie na wykonanie robót. Drugie, umowa z wykonawcą, jeżeli taka została zawarta. Trzecia, specyfikacja robót. Przedmiot robót, opis podstawowych elementów robót. Cztery, protokół końcowy odbioru wykonanych robót. Pięć, faktura za wykonanie roboty. I powyższe dokumenty bardzo proszę przysłać na adres wskazany. Dziękuję. Rozumiem, że to jest wniosek, który powinien być złożony na dziennik podawczy i tak jest. Taka jest jego procedura. Kilka i każda odpowiedź jest powiedzmy niekompetentna. Tak jest. Jeżeli taka jest procedura, to bardzo proszę, na dziennik podawczy złoży na pewno. Tak, bo to jest wniosek o informację publiczną, czyli ja muszę dostawać w trybie dostępu do informacji. Rozumiem. Czyli proszę złożyć go na dziennik. Początek był taki, a końcowe chodziło o to, że mieszkańcy zostali zaproszeni na zebranie, na spotkanie wyznaczone przez panią. Było bardzo dużo mieszkańców w dzielnicy Nowy Świat. Zarząd również czekał, nikt z pracowników nie przyjechał. Chciałam tylko pokazać, jakie jest traktowanie mieszkańców. Po co wyznaczać termin? W piśmie bardzo ładnie piszcie, aby jak największa ilość mieszkańców przyszła. Rzeczywiście, przyszliśmy, bardzo padało, ale nikt z Urzędu Miasta nie przyjechał na to spotkanie. Więc praktycznie to nie chodzi już tylko o udzielenie szczegółowe, tylko o przedstawienie sytuacji, w jaki sposób mieszkańcy są traktowani. Dziękuję bardzo. Proszę pani, nie wiem, kiedy pani zwołuje mieszkańców, jak się pani z nimi umawia. Ja na swoje spotkania wszystkie chodzę. Ale to na pani wniosek pozwolony. Natomiast, no, tak jak mówię, nie na mój. Złożyła pani wniosek o informację publiczną, więc ta informacja publiczna. No jaki ma? Tylko takie na przyszłościowo, jak państwo składacie ktokolwiek wniosek o informację publiczną, to nie jest wniosek do radnych, więc... Ale uzasadnienie więc, chciałam przeczytać. Więc no, to no, chciała pani zajść. To mieszkańcy proszą no, o to. No tak, ale to kompletnie nie do nas, bo my z wnioskiem o informację publiczną nie mamy nic. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie zamykam 18. sesję Rady Miejskiej. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.